Boże mój, dlaczegoż nie każdy w Polsce ma telefon? Boże mój, jak zimny jest ten metal, a palce moje jakież gorące. Chciałabym mówić z obywatelem, redaktorem naczelnym. Kociubińska mówi, Hermenegilda, proszę. Bar? Po cytryną? Pomyłka. Los. Przeznaczenie. Pod cytryną. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa i tak dalej, i tak dalej. Boże mój, jakie zimne piersi mam. To zawsze tak przed wyborami. Przepraszam, czy obywatel, redaktor naczelny? Tu Kociubińska. Kociubińska Hermenegilda, młoda poetka, drukowana w Odrodzeniu. Zaraz, chwileczkę, panie redaktorze. Tak. Oczko puściło. O trudno, los, przeznaczenie. Chciałam prosić o wzmianeczkę. Jeżeli można, na pierwszej kolumnie urządzam poranek autorski na sieroty zaistniałe w wyniku małżeństw nieślubnych. Obecność sierot na sali przewidziana. Nie, będę czytać utwory nowe, ponieważ stare wszystkie spłonęły w Warszawie na Browarnej. 4 tomy. Jak 4 pory roku. Wiosna skowronek, lato pszczółka, jesień jabłuszka i zima z białą brodą. Hej. Co proszę? Hermenegilda, młoda poetka. Ile mam lat? Cham. Po angielsku czem. Bardzo lubię Anglików, tacy wytworni, kultura. Pan czytał, kochanka Lady Chatterley, jak ona tam z tym nadleśniczym, co? W tej nadleśniczówce, no. Zmysły. Co? Ja też, jak zasypiam, to takie różne prądy literackie przechodzą przeze mnie. Więc zaraz wstaję i piszę, ale ostatnio nic nie piszę. Kałamarz mi zginął. Może to los, przeznaczenie. I cielęcina zdrożała. Pan wie, że każdy poeta pod jakimś wpływem. Dante Beatrice, Andrzejewski Wącho Jabłka, Breza Gruszki, ja cielęcina. I zawsze byłam radykalna. No, Przybosia znam osobiście. Ale dlaczego cielęcina drożeje? Może to los. Proszę, wzmianka nie pójdzie. Nie ma miejsca. Idzie artykuł o Kwiatkowskiej, tej małpie z 7 kotów? A, to tak, to ja, która i w Kuźnicy drukowałam i sam towarzysz Żółkiewski powiedział, że na poziomie i zawsze byłam radykalna i sam generał Składkowski raz mi ustąpił miejsca na koncercie Chopinowskim i nigdy nie robiłam żadnych świństw i zawsze kochałam polski kraj, obraz. Iwaka byłam i Chopina gram, tra-la, la-la-la, zresztą ani słowa więcej. Ja co w oczy, to jest za oczy. Ja, chwileczkę, panie redaktorze, chwileczkę. Ja panu przeczytam moją ostatnią perełkę pod tytułem Księżyc nad Warszawą. Trochę pod Przybosia. Że jak? Że lepiej pod siebie. Nigdy. Moja matka była z domu Piotrowska. Niech pan posłucha. Księżyc nad Warszawą. Mnisi drzew nie dopowiadają. Księżyc w niebie jak jajo. Bimbuś, ciapciuś, krasula. I nogi. Tyle tych nóg, czy w mojej głowie huczą. Nogi stołowe, nogi bilardowe, nogi u etażerek, nogi u fajerek, nogi nieboszczyków na katafalkach, nogi kocie. 7 kotów. 4, 7, 28. 7 kotów, 28 nóg. I mnisi drzew, a wieczór, i nogi, w głowie nogi, na scenie nogi, na ulicy nogi, w Paryżu nogi, w Krakowie nogi, tam o nogi. Boże, ja mam nogi. Poproszę redaktora naczelnego Kościubińska, mówi Hermenegilda, proszę, wyszedł, ogolić się. Wyszedł, ogolić się. Los, przeznaczenie, mdleje. Thank you.